co jeżeli chcemy wyszukać więcej elementów? Wtedy mamy do dyspozycji coś takiego jak Query Selector All. Może ja to na razie zakomentuję. I powiedzmy, że będziemy chcieli wyszukać wszystkie wystąpienia elementów LI. Może żeby nie szukać po LI, ja sobie wybiorę po prostu taką klasę. Czyli tym razem mamy const LI list. Dlatego dodaję list, bo sugeruję, że będzie wiele tych elementów. Mamy dokument.query selector all. I tu wpisuję tą naszą klasę. Jeżeli ja sobie wyświetlę ten element, console.log li list, zapisuję, to faktycznie są wyszukane te dwa elementy. Nawet jak sobie rozwinąłem ten node list, to tu mam indeksy, pod którymi są dostępne te wyszukane elementy. Jak widzimy, ich jest tylko dwa, no i faktycznie to się zgadza. No i mamy pierwsze li i drugie li. Jak najadę sobie na te elementy, to tu u góry są podkreślane, one są zaznaczane, więc to też mi ułatwia znalezienie tych elementów na mojej stronie. No teraz mam tylko dwa, więc to nie jest jakoś trudne do znalezienia, ale jeżeli mamy bardziej rozbudowaną stronę, to na pewno to się przydaje. Ok, no to wyszukaliśmy sobie wiele tych elementów. Analogicznie moglibyśmy wyszukać za pomocą znów troszkę starszego rozwiązania, powiedzmy li list, niech będzie 2. I mamy dokument i tu mamy get elements, czyli już wiele, by tag name albo class name. No bo mamy klasę, no to za pomocą klasy. I z racji tego, że w nazwie mamy, że po klasie, no to tu też nie piszemy tej kropki, tylko po prostu od razu piszemy nazwę tej klasy. Zwróćcie uwagę, że właśnie te metody starsze, one są bardzo ograniczone. Skoro by class name, no to zawsze po klasie. Tu w tym query selector all możemy wpisać bardziej rozbudowane elementy. Niestety w tym przypadku, jeżeli byśmy chcieli tu, nie wiem, użyć plusa, li, coś innego, no to niestety taki bardziej rozbudowany selektor tu nie zadziała, tylko zadziała w query selector all. No i zobaczmy, czy faktycznie zostanie wyświetlony te li list 2. Zapisuję. No i faktycznie, jak w jednym, jak i w drugim zostały wyświetlone te elementy, ale zwróćcie uwagę, że przy pierwszym rozwiązaniu mamy node list, a tu mamy HTML collection. To ma znaczenie, ponieważ node list udostępnia nam coś takiego jak for each, natomiast HTML collection nie. Czyli jeżeli byśmy chcieli wykorzystać od razu for each'a w tym drugim rozwiązaniu, no to niestety nie będziemy mogli. Ja to już wam dzisiaj pokazywałem przy intrze, który nagrywałem do tego webinaru, więc jeżeli mamy for each i to mamy function, no i to jest jakiś element, mógłby napisać li, item, obojętna jest ta nazwa. O tym wspominałem przy tablicach, więc jeżeli nie oglądaliście, to warto do tego wrócić. No i teraz mamy console log item, no i mam błąd, dlatego że no ten for each nie jest dostępny przy tym rozwiązaniu. Żeby to zrobić, moglibyśmy zamienić ten, to się nazywa obiekt tablicopodobny, na faktycznie na tablicę. O tym też wspominałem bodajże przy tablicach. Możemy użyć rozproszenia. Zapisuję. No i teraz normalnie to nam wszystko działa. Czyli jeżeli wyszukujecie za pomocą getElementsByClassName czy tagName, jest analogiczny. TagName jest analogiczny, tylko że nie wpisujemy klasy, tylko po prostu nazwę znacznika. No to żeby móc użyć for each'a, musimy zamienić to na tablicę.